Policja szuka świadków, każda informacja w tej sprawie jest cenna. W środę w miejscowości Łazy przy drodze znaleziono dziesięciolatka. Chłopiec był nieprzytomny i miał wiele obrażeń, w ciężkim stanie trafił do szpitala. Policjanci ustalają teraz, czy dziecko jadąc na hulajnodze przewróciło się samo, czy doszło do potrącenia albo zderzenia z innym pojazdem. Magda Sincewicz. Dlatego właśnie informacje od osób, które mogły cokolwiek widzieć, są takie cenne. W miejscu, gdzie doszło do zdarzenia prócz pól są domostwa. Może zatem ktoś coś widział lub słyszał. Pod numer alarmowy około godziny 13.40 zadzwoniła osoba, która poinformowała, że znalazła dziecko leżące na drodze. Służby, które przyjechały na miejsce ustaliły, że jest to dziesięcioletni chłopiec. Został on przewieziony do szpitala w Częstochowie. Obecnie policjanci z lublinieckiej komendy prowadzą czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratora, jak doszło do tego zdarzenia? Czy dziecko jadąc na hulajnodze przewróciło się samo? Czy może doszło do zdarzenia z jakimś innym pojazdem? Dziesięciolatek wciąż przebywa w szpitalu, jego stan jest stabilny.